W dawnych czasach, według mitologii nordyckiej, Thor był potężnym bogiem burz, synem Odyna, króla bogów. Jego największą bronią był młot Mjolnir, który miał moc kontrolowania piorunów. Thor był znany ze swojej nieustraszonej odwagi i siły fizycznej. Jedną z najbardziej znanych legend o Thorze jest opowieść o jego starciu z wężem, który otaczał świat Midgard. W pewnym momencie, podczas wędkowania, Thor złapał ogromnego węża, który okazał się być Jormungandem. Jormungand i Thor stanęli do walki, a walka ta była tak potężna, że wstrząsnęła całą ziemią. Młot, Mjolnir, wyrządzał ogromne szkody, lecz wąż nie ustępował. W końcu Thor zdołał zadać śmiertelny cios, ale sam także został zraniony przez jad węża. Chociaż Thor pokonał Jormunganda, jego śmierć była przewidziana w proroctwach Ragnaroku końcowej bitwie. Jednak do czasu tego, Thor pozostał nieustraszonym obrońcą Asgardu i ludzi, broniąc ich przed wszelkimi niebezpieczeństwami.